Dobry wieczór i dzień dobry wszystkim. W studiu Ewa Borguńska, aktywistka z Warszawy. Dobry wieczór, dzień dobry. Paweł Kasprzak, były i obecny lider Obywateli RP. Zdecydowanie były. Dobry wieczór, dzień dobry. Oraz z Rzeszowa małżeństwo Marta Połtowicz-Bobak oraz Darek Bobak. Będziemy mówić o decyzji, sobotniej decyzji Obywateli RP, którzy na kongresie w sobotę podjęli decyzję o kandydowaniu w wyborach samorządowych oraz wyborach do parlamentu. To już wzbudza samo w sobie kontrowersje. Ja na początek chciałbym przypomnieć taką książkę Matthew Boltona, aktywisty z Wielkiej Brytanii, który twierdzi, że nadszedł czas na uprawianie nowej polityki. Nawołał w tej książce do nowego populizmu, masowego uczestnictwa w polityce ludzi, którzy chcieliby osiągnąć własne cele. Przekonywał, że aktywiści powinni wchodzić w politykę, kiedy poczują, że wszelkie formy presji na polityków straciły sens. I ja mam takie pytanie do Was. Czy faktycznie doszliśmy do ściany, gdzie faktycznie my, obywatele, powinniśmy wziąć sprawę w swoje ręce? Może głos oddam Pawłowi Kasprzakowi, który tutaj ma najwięcej pewnie do powiedzenia z racji, że jest głównym jednak autorem tych naszych obywatelskich uchwał. No, populizm, ten facet jest Anglikiem, tak, i pisał po angielsku. I po angielsku populizm niekoniecznie ma te negatywne znaczenia, które ma dla każdego w Polsce, zwłaszcza po amerykańsku. On jest tych znaczeń pozbawiony, jest raczej komplementem niż oskarżeniem i dotyczy czegoś, co jest trudno przetłumaczalne na polski. Jak powiem ludowładztwo, to się znowu z komuną kojarzy, też paskudnie. Natomiast ten populizm w takim zwłaszcza amerykańskim sensie odwołuje się do takiej demokracji, która również u starożytnych Greków pewnie nie wzbudziłaby kontrowersji, to znaczy to na pewno nie jest rząd idiotów, rząd motłochów, o którym pisał Platon na przykład, bo to są różne formy takiej dojrzałej deliberacji pewnie. Tak się dzisiaj o populizmie w anglosaskiej tradycji mówi. I teraz czy myśmy doszli do ściany takiej, znaczy na polskim podwórku, który jest siermiężny, i zwłaszcza w naszej bańce, ludzi, którzy marzą o tym, żeby odsunąć PiS od władzy, no to choćby z tego punktu widzenia, tu muszę zaznaczyć, że nie lubię tego punktu widzenia, no takiego strategicznego, dosyć często, mimo tego, że nie lubię o tym mówię, dlatego że mam taką przykrą świadomość, do kogo mówię. Mówię oprócz do ludzi, którym bardziej niż na konkretnych demokratycznych postulatach zależy po prostu na pognębieniu kaczora, mówiąc w brzydkim skrócie. Więc jeśli mowa o efektywności tej tutaj, no to cóż, no to mamy za sobą ileś przegranych wyborów, no i zwłaszcza te przegrane wybory z 2019 roku, kiedy na partię opozycji oddaliśmy w sumie o niemal milion głosów więcej, a mimo to przegraliśmy i PiS rządzi. Jest to bezpośredni skutek, łatwo się dający przewidzieć skutek tej decyzji fatalnej o starcie w trzy bloki, wtedy w 2019 roku. To jest szczególnie dolegliwe, dlatego że to moim zdaniem powinno obnażyć przed opinią publiczną, a nie obnażyło, tu media zawiodły, to, że politycy wówczas grali w zupełnie inną grę niż my. To znaczy tam nie mogło chodzić o odsunięcie od władzy PiS-u, ponieważ to było niemożliwe w trzy bloki. I z przeproszeniem wszystkich, oraz przede wszystkim widzów i słuchaczy, no każdy kretyn potrafił to przewidzieć, wystarczyło wziąć do ręki dosłownie każdy z ówczesnych sondaży i kalkulator Donta, żeby wiedzieć, co się stanie. I to się stało. Więc jak oni nas zagrzewali do tego boju i opowiadali, składali te wszystkie deklaracje wyborcze, więc z jednej strony jakieś radykalne
hasła lewicowe i te dotyczące praw człowieka, to w wydaniu lewicy mieliśmy koncert takich życzeń, byliśmy jego świadkami, no a z drugiej strony jakieś sześciopaki Schetyny na przykład, no to wszystko to było tyle samo warte, czyli dokładnie nic, tak? Tu chodziło wyłącznie o to, żeby sprytnie PR-owo to rozegrać i poustawiać się jakoś, postawić hierarchię po opozycyjnej stronie. No o to była gra i o nic więcej i czas sobie z tego zdać sprawę. Myśmy wtedy w 2019 roku, oczywiście, nie w pierwszych wyborach, też w kolejnych domagali się wspólnych list, prawyborów i tak dalej. I oczywiście, jak zwykle, zostaliśmy zignorowani. No ja przepraszam, ale muszę przypomnieć ten swój start przeciwko Ujazdowskiemu, no bo on też był żądaniem debaty. I to żądanie zostało no, w niezwykle arogancki sposób odrzucone. To wypowiedziano przy tej okazji jeszcze mnóstwo nieprawd, mówiąc wprost, po prostu kłamstw, ale nawet nie w tym rzecz, tak? Bo ponieważ to wytrwałem, że tak powiem, w tym zamiarze kandydowania do końca, po to, żeby osiągnąć wynik. Ten wynik mnie im plus zaskoczył, 15%, szczerze mówiąc, nie bardzo się spodziewałem. No ale też po to dobrnąłem do końca, przecież wiedząc, jaki będzie rezultat, żeby przynajmniej zostawić w pamięci polityków tę świadomość, że arogancja kosztuje ich możliwość urwania tych znaczących bardzo kilku procent na przyszłość, tak? Na taką przyszłość, która jest teraz przed nami na ten przykład. I to się w pamięci też nie przechowało niestety, no to dzięki mediom głównie. To jest jakaś absurdalna sytuacja, w której politycy mówią, liderzy dzisiaj mówią, że każą nam czekać, aż wśród nich, w ich gabinetach dojrzeją polityczne decyzje. Znowu. Nie wypowiedziawszy chociaż jednego słowa, przepraszam, za 2019 rok. Z takiego strategicznego punktu widzenia, który jest, jak sądzę, bliższy niestety większości w naszej bańce, no to jest dosyć rozstrzygający argument. Otóż politykom ważnych polskich spraw nie wolno zostawiać aż do tego stopnia, że oni po prostu, znaczy trudno im wierzyć w to, że oni chcą wygrać. Tak? Teraz mamy jeszcze dodatkowe powody, żeby mieć wątpliwości, ponieważ no, żyjemy w takiej sytuacji, kiedy opozycji władza pcha się w ręce sama. Tak? PiS trzeszczy, pęka w szwach i tak dalej. Jest milion wyobrażalnych scenariuszy złamania pisowskiej większości w dzisiejszym Sejmie, niezależnie od wyborów. I jakoś nie widać entuzjazmu wśród polityków opozycji, który by zmierzał do tego rodzaju rozstrzygnięć. Powody da się zrozumieć, jest kryzys, ciężko brać odpowiedzialność za ten bałagan, no, ale to przepraszam bardzo, w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, to polityków po prostu kompromituje do szczętu, w moich oczach do szczętu. Ludzie umierają na COVID, ludzie umierają na granicy. Kryzys jakiś galopujący zagląda nam w oczy. No czego więcej trzeba, żeby oczekiwać, że ktoś wreszcie weźmie za tę sytuację odpowiedzialność. Jak ktoś nie chce brać odpowiedzialności za tę sytuację, to niech, przepraszam, podziękuję nam wszystkim i oddali się. Nie chcę powtarzać postulatów strajku kobiet, ale ja widziałem wtedy, one wielokrotnie były adresowane nie tylko do pisowskich polityków, ale do naszych też w bardzo czytelny sposób. Natomiast druga rzecz, na drugim biegunie jest ten taki właśnie uniwersalny wymiar problemu, o którym pewnie wspomniałeś, cytując Boltona. Znaczy demokracja z paru konkretnych powodów, które da się wymienić, się wyczerpuje. I jeden powód to jest taka diagnoza. Znaczy jak pomyślimy o tym, co się stało w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych na przykład, no to widać, że ten zwłaszcza właśnie dwubiegunowy podział, w którym myśmy się w Polsce osunęli, no prowadzi do wstrząsów, które zagrażają samym podstawom demokracji. No widzieliśmy to i w Anglii, i w Stanach Zjednoczonych. I to są różne rzeczy, ale między innymi też i nowe media, do których ten system reprezentacji, do którego przywykliśmy i który traktujemy jako oczywistość, najzupełniej nie przystaje. A jeśli do tego dodać wyzwania przyszłości, no to przepraszam bardzo, ale katastrofa klimatyczna to realizuje taki scenariusz, jaki widzieliśmy no, w tanich filmach katastroficznych, czy ostatnio w tym Don't Look Up, filmie, który narobił dużo zamieszania i był tak szeroko komentowany. No bo jeśli przyjdzie w związku z kryzysem klimatycznym do podejmowania decyzji rzeczywiście rozwiązujących problem, to one muszą oznaczać od nas wszystkich rezygnację z jakichś elementów komfortu, w którym dzisiaj żyjemy, w tej kulturze konsumpcji. I to,
Przykład, no, jeśli by się zdarzyło, no, to się nie zdarza, ale jeśli by się zdarzyło, że trzeba będzie z dnia na dzień wyłączyć wszystkie samochody i zamknąć stacje benzynowe na przykład, to proszę sobie wyobrazić taką konieczność i zadać sobie samemu pytanie, który z polityków w przeddzień kampanii wyborczej, zawsze jest w przeddzień kampanii wyborczej w demokracji, odważy się na coś takiego. No i oczywiście to jest scenariusz don't look up, ale z drugiej strony jest jakby głębsze zjawisko, ono się już realizuje, znaczy to jest demografia. Nie mówię o migracji, mówię o starzeniu się europejskich społeczeństw i polskiego również. Tak? Znaczy w Polsce już teraz wyborami rządzą emeryci. Ten proces, jak będzie kontynuowany, to przy podziale podatkowej krótkiej kołderki z budżetu zawsze będziemy mieli do wyboru pomiędzy na przykład inwestowaniem w ubezpieczenia dziurawe i ochronę zdrowia, no, która będzie wymagała rosnących inwestycji z tego powodu, że będziemy starzy, będziemy przewlekle chorować, więc przewlekle choroby są bardzo, bardzo drogie. I ci ludzie przewlekle chorzy nie pracują równocześnie. Tak? Pracuje na nich rzesza ludzi młodych, która, uwaga, stanowi już powoli mniejszość. Więc jeśli demokracja w głosowaniach wyraża interesy bezpośrednie grup społecznych całych, no to młodzi zawsze przegrają i nie dostaną od większości staruszków pieniędzy na edukację swoich własnych dzieci, bo staruszkowie będą tych pieniędzy potrzebowali na emerytury i na łóżka w szpitalach, no, mówiąc brutalnie. Więc to pokazuje, że ten model ze wszechmiar już jest wyczerpany i trzeba szukać nowych rozwiązań. No, no w naszych uchwałach jest ta uchwała która się nazywa na przykład Trzecia Izba, o takich alternatywnych formach demokracji. Ja jestem tym zafascynowany, wiem, że to jest nieznana w Polsce i zupełnie egzotyczna historia, to takie panele obywatelskie, jak się to w Polsce nazywa, no, ale też próbowaliśmy napisać, że to jest dla nas niezbędny element referendum, jako takiej no, znanej z kolei wszystkim, ale niepopularnej z wszystkich powodów formy bezpośredniej demokracji, no, która bywa niebezpieczna, co Brexit pokazał, tak? Ale bywa też ogromną szansą, co pokazała z kolei Irlandia. Tak? Ja nie mówię o Szwajcarii, tak, no, to będzie milion zastrzeżeń, że to inna tradycja i tak dalej. Natomiast Irlandia no, to jest bliższa nam rzeczywistość, bliższy nam problem i niezwykle dojrzała decyzja, no, w cudowny zupełnie sposób w spokojnej atmosferze dotyczącej wojennego przez problemu aborcji i roli Kościoła w państwie przebiegła trwająca z górą rok bardzo głęboka debata i jej wyrazem była, no, powiedziałbym, że bardzo odpowiedzialna decyzja w referendum. Teraz w wielu polskich sprawach, tych takich dzisiaj zapalnych, no, rozwiązanie musi zapaść co najmniej z podobnie silną legitymacją społeczną. Tak? To też jeszcze o to chodzi. Cokolwiek byśmy postanowili w sprawie aborcji, to żeby zachować spokój społeczny w Polsce, to musi mieć powszechną legitymację. Czyli ludzie muszą wiedzieć, że sami tak zdecydowali, a nie po raz kolejny ktoś z kimś zawarł w jakimś klozecie czy w czymś gabinecie kompromis tak zwany. To dotyczy bardzo wielu rzeczy. Tak? To dotyczy polityki szczepionkowej choćby, która dzisiaj też stała się równie kłopotliwym tematem dla opozycji jak aborcja. Nie wiadomo, czy to poprzeć, skoro sondaże są takie, jakie są i tak dalej. O granicy już nie wspomnę, bo to jest problem, który mi rozum odbiera, mówiąc szczerze, i oddech tracę, jak o tym pomyślę i pomyślę o owacji na stojąco z udziałem opozycji w parlamencie. Znaczy ja być może jestem wariat, ale jak ja widzę takie rzeczy, to we mnie zapada mocne postanowienie, ono jest niewzruszone, to chciałbym powiedzieć, że na nikogo, kto wtedy klaskał, nigdy w życiu nie zagłosuje. I będę miał spory kłopot, żeby mu w ogóle podać rękę, ponieważ w moim najgłębszym przekonaniu on uczynił rzecz haniebną, skrajnie niegodną i ja z takimi ludźmi nie chcę mieć nic do czynienia, nie mówiąc już o tym, że nie chcę ich mieć jako moich własnych do cholery reprezentantów. No przepraszam bardzo, ale niech spadają. I to jest ogromna większość naszych parlamentarzystów. To jest dosyć rozpaczliwa sytuacja i myślę sobie, że jeżeli coś tu jest utopią w tym projekcie praw wyborów i obywatelskich kandydatów, to nie prawybory same, tylko no, potrzeba znalezienia aż tylu nowych parlamentarzystów na przykład. No bo
Nie widać ich na horyzoncie. Dobrze. Ja bym tutaj Pawłowi teraz przerwał. Poruszyłeś dużo wątków i pytań mi się nasuwa całe mnóstwo. Zanim oddam głos pewnie Ewie Burguńskiej, jeszcze tylko powiem, co napisał Bolton o tym populizmie jeszcze, co bardzo puentuje tą, fajnie puentuje tą, ten kawałek dyskusji. On napisał tak, potrzebujemy populizmu masowego uczestnictwa, by ludzie, którzy przez dziesięciolecia czuli, że zmiana to coś narzuconego im z góry, sami liznęli władzy i zdali sobie sprawę, że to oni są zmianą. Czyli to jest coś takiego, żebyśmy się czuli jakby, no, że to nie są oni, tylko to jesteśmy my. Ewa, która wywołuje do wypowiedzi, kilka dni temu napisała taki post na Facebooku, z którym się zgadzam. On był reakcją na tą akcję Joli Satewicz w sprawie tej akcji pisania listów do parlamentarzystów, żeby się wreszcie zjednoczyli i startowali jedną listą. Ja czuję podobnie jak ty, Ewa, czuję, że to troszkę jest, no tak, pisanie trochę na berdyczów, no więc jak ty to czujesz, jak to odbierasz i jak uważasz z tą koncepcją obywateli RP? Czy tobie się podoba, czy masz jednoznaczną ocenę? Słuchamy. Ten mój list, który najpierw wysłałam do partii opozycyjnych, był bardziej reakcją na kolejną wtopę, jakiej dokonali, czyli odebranie praw obywatelskich de facto dzieciom rodzin, w których nie ma mamy i taty, tylko są inne konfiguracje. O akcji Joli Sacewicz słyszę od dłuższego czasu i generalnie uważam to za dobrą akcję, słuszną. Natomiast ja bardzo długo się zastanawiałam, że ale co ja mam napisać, gdybym nawet chciała? Co ja mam do nich napisać, skoro po prostu raz za razem pokazują, że mogłabym napisać raptem do kilkorga posłów, którzy de facto, będąc pod jakimś, nie wiem jak to nazwać, pod jakimś czymś, co trzyma nad nimi władza partyjna, owszem, oni działają w swoich okręgach, w swoich dziedzinach i tak dalej, ale nie mają żadnego wpływu na kierunek polityczny, jakiegoś działania pomiędzy partiami a społeczeństwem. Wobec czego ja kilkukrotnie pisałam przez te ostatnich 6 lat w różnych sprawach do partii opozycyjnych i do różnych liderów, czy kogoś blisko liderowania. Pisałam też do komitetu Kidawy Błońskiej, gdy ona kandydowała, oferując swoją pomoc. Nigdy w życiu nie dostałam żadnej odpowiedzi na któregokolwiek ze swoich maili. Wobec czego to pokazuje tak naprawdę, że to jest zupełnie osobna, no nie chcę używać pisowskiego języka, kasta, tak? Ale jest to jakaś grupa, która absolutnie się oderwała od reszty społeczeństwa, którego rzekomo jest reprezentantem. Ja w tej chwili nie czuję się reprezentowana przez kogokolwiek. Przez żadną z partii politycznych, żadną z ich frakcji wewnętrznych, o których też nie do końca przecież wiem. Ja sobie chcąc jakoś, przygotowując się do skomentowania na Facebooku tej uchwały, tych uchwał obywateli RP, wypisałam sobie liczebność z grubsza naszych partii.
Platforma 33 tysiące, SLD 31 tysięcy, PSL 100 tysięcy. Wiosna, dopóki istniała, miała 4700. To jest dopiero oszustwo wyborcze totalne. Partia, która istniała 2 lata. Zieloni 1300, ale to są dane z 2019. Nie wiem, jak jest teraz. Słyszałam niepokojące wieści, ale nie będę rozsiewać. Nowoczesna 1200 osób, Razem 3100. No więc przepraszam, co to jest za reprezentacja? Donald Tusk został wybrany przewodniczącym Platformy Obywatelskiej ostatnio 11 tysiącami głosów, ponieważ w Platformie obowiązuje zasada, że głosują tylko ci, którzy opłacają składki. Dostał 90 parę procent głosów, bo ileś tam było przeciwnych. Był jedynym kandydatem, to już o czymś świadczy. Przed upływem kadencji, to znowu o czymś świadczy. I 11 tysiącami głosów. Nie ma za sobą kilkuset tysięcy oddanych na niego w wyborach parlamentarnych, tak? Tak jak miał Budka na przykład, który był wybrany 8 tysiącami na przewodniczącego. Wobec czego, jeśli partia polityczna, która ma 30 parę tysięcy członków i członki, oferuje nam przewodniczącego, na którego może zagłosować góra 12 tysięcy osób, bo reszta ma w dupie tę partię, za przeproszeniem, ponieważ nie płaci składek. Chociaż to o czym ja mam do nich pisać, do tych przewodniczących partii, w ogóle do tych partii? Po prostu w każdej partii dzieje się podobnie. Jak ja odebrałam, ja nie napisałam w tym liście jednej rzeczy, bo sobie pomyślałam, a jak tak napiszę, to będzie, że rozbijam opozycję, tak? Bo w pierwotnej wersji napisałam, że jeśli powstanie lista obywatelska, to ja na nią będę głosować. Ale no poszłam po rozum do głowy, mówię, nie, to będzie źle. To będzie źle, wobec czego, bo to będzie kolejny jakiś odłam opozycji, tak? No ale pomyślałam sobie to, co zrobili Obywatele RP, mimo że w ogóle nie rozmawialiśmy na ten temat, bo ja może zacytuję, bo ja przeczytałam te uchwały, tylko momencik, muszę się zalogować. Przeczytałam te uchwały i ta pierwsza, która mówi o starcie w wyborach, zaczyna się tym, o czym ja pomyślałam, że proponujemy ruchom i organizacjom obywatelskim utworzenie wspólnego komitetu wyborczego i apelujemy o podjęcie decyzji o kandydowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu w ramach wspólnej listy opozycji. Ja tę deklarację o startowaniu traktuję jako, chyba że się mylę, jako tak naprawdę podanie pomocnej ręki tym partiom i przede wszystkim nam wszystkim. Traktuję tę ewentualną listę obywatelską jako spoiwo do połączenia w jedną listę tych wszystkich karczemnie kłócących się publicznie partii w sposób taki, że naprawdę trudno potem podejść i podać sobie rękę, żeby stworzyć coś wspólnego. I myślę, że to jest skierowane do właśnie różnych ruchów obywatelskich, ale też postaci życia publicznego, które niekoniecznie są aktywistami, ale które są jakimiś autorytetami dla różnych aktywistów czy środowisk, czy jakiejś w ogóle części społeczeństwa.
Jeśli to ma być zaproszenie realne dla pozostałych ruchów, to raczej nie ja tu powinnam siedzieć, tylko ktoś z reprezentantów tych większych ruchów. Co oni na to, czy się do tego włączą, czy oprócz jakiegoś pierwszego wrażenia na tak albo na nie, czy jakoś głębiej to przemyśleli, czy przeczytali te wszystkie uchwały, z którymi oczywiście w jakichś tam częściach można się przecież nie zgadzać, nie o to chodzi, ale czy podejmą tę inicjatywę stworzenia listy obywatelskiej, która na równych prawach z partiami politycznymi przystąpi do wspólnej listy opozycji. Tego bym bardzo chciała, bo tam poszukuję swoich reprezentantów. Ja oddam teraz głos może Darkowi i ja, przepraszam, tylko jedna rzecz tytułem informacji, przysięgam jedno zdanie. To znaczy, tu mogłaby siedzieć Marta Lempart lub ktoś z OSK. Nie siedzi, ale do Marta Lempart, z którą nasi ludzie są, że tak powiem, w roboczym kontakcie już parę razy w wywiadach, które drukuje jej Gazeta Wyborcza, o propozycji praw wyborów powiedziała, formułując to również jako swoje własne żądanie, więc mam nadzieję, że to jest zawsze dla każdego ruchu obywatelskiego kłopot zaangażować się w politykę bezpośrednio, prawda? Wszyscy wolą być recenzentami, taka jest rola ruchów obywatelskich, no ale zdaje się, że ta decyzja dojrzewa, znaczy to poczucie, tak, niereprezentowania dojrzewa, no, powinno dojrzewać zwłaszcza wśród kobiet. I należy liczyć na to, że one się tam po prostu znajdą w tym towarzystwie, no już nie wspominając ten jakże miły epizod w moim własnym życiu, kiedy Marta Lempart została szefową mojego komitetu wyborczego. Paweł, obiecałeś jedno zdanie, więc oddajemy głos do Rzeszowa. Właśnie, więc jak to wygląda z waszej perspektywy? I faktycznie, czy dobrze Ewa odczytała intencje obywateli? Wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim w świetle tych danych o liczebności poszczególnych partii, które podała Ewa, to liczebność naszego ruchu wychodzi całkiem nieźle. Mimo, że nie jesteśmy wcale bardzo licznym ruchem. Ale do meritum. Tutaj przede wszystkim z tego, co Ewa mówiła, rzuca się w uszy elitaryzm pewien polityki, tej odbioru polityki przez społeczeństwo. To, że partie są nieliczne, to jest jedno, ale to wynika przede wszystkim z tego, że ludzie nie chcą iść do polityki, ponieważ po pierwsze prawdopodobnie uważają, że jest to nie dla nich, że to jest trudne, skomplikowane. Po drugie zaś uważają, że są to elity, które no, zajmują się niezbyt czystymi interesami i no, jest to coś brudnego. To odrzuca i to jednocześnie zabija aktywność także na różnych szczeblach takich obywatelskich. Generalnie powstaje ta postawa nasza chata z kraja, prawda? To jest problem nie tyle partii, co jest to problem nasz, ruchów obywatelskich. Tu mamy olbrzymie zadanie, żeby zmobilizować społeczeństwo, żeby pokazać ludziom, że polityka niekoniecznie jest czymś brudnym, ale polityka przede wszystkim jest tym, co można robić na co dzień. To wcale nie wymaga angażowania się na 100%. Polityką jest działanie na szczeblu bardzo lokalnym, typu wymuszenie tego, żeby miasto naprawiło dziurawy chodnik. Więc wydaje mi się, że to jest pierwsze zadanie, które przed nami stoi. Dotarcie do społeczeństwa, że polityka jest czymś dla ciebie, człowieku, więc przyjdź i zagłosuj, albo sam zostań kandydatem. W przeciwieństwie de facto do tego, co robią partie, bo tutaj to, o czym powiedział Paweł i to, co też wynika, może nie bezpośrednio, ale z naszych uchwał partiom, jak się wydaje, nie zawsze chodzi o wygraną, z pewnością nie chodzi o zwycięstwo demokracji, partiom chodzi o zachowanie własnej tożsamości. Trudno tutaj mówić o
o tych nieprzekraczalnych różnicach programowych, które są przedstawiane zwykle jako argument przeciwko wspólnym listom. Pomijam już kwestię sposobu kształtowania tych list, ale nawet wspólna lista kilku partii ustalana przez bossów jest nie do przejścia nie dlatego, że mają nieprzekraczalne różnice programowe, ale po prostu dlatego, że te partie zaczną tracić swoją tożsamość, bossowie zaczną tracić władzę w partii. Przepraszam za może to niezbyt grzeczne określenie bossowie, ale to są takie zachowania. To są zachowania bardzo korporacyjne, bezwzględnej władzy, więc no, tak to odbieram. I żeby, no właśnie, żeby to przezwyciężyć, tutaj musimy. Musimy spróbować wypromować ideę prawyborów, która zdemokratyzuje sposób wybierania kandydatów na listach. Tak mi się wydaje. Marta, może ty jeszcze coś dorzucisz? Ja myślę, że też, znaczy chciałabym na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Jedna to jest, nie wiem, czy dziś opublikowany, w każdym razie dzisiaj na właśnie na stronie Bloku Demokratycznego się ukazała informacja, która cytuje wyniki sondażu Ibris robionego dla Radia Z, z którego wynika, że 63% respondentów domaga się jednej wspólnej listy opozycji, z czego, przepraszam, muszę sprawdzić, z czego 83% wyborców partii opozycyjnych, to znaczy Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Lewicy i PSL, 83% wyborców, czy też respondentów, potencjalnych wyborców opowiada się za zjednoczeniem, za jedną listą. I zwróćmy uwagę na to, że no właśnie, to jest to nie tylko pisanie, ale też na berdyczów, ale też wołanie na puszczy. Jednoznaczne jest oczekiwanie wyborców, a więc tych, których rzekomo, jak tu powiedziała Ewa, te partie reprezentują. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, ja bym się chciała tutaj odwołać do preambuły, która jest w deklaracji wyborczej obywateli RP, tej, która była głosowana dwa dni temu. A mianowicie tutaj są takie słowa. Niezależnie od wagi wszystkich innych postulatów, zmiana władzy jest dziś niewątpliwie po prostu racją stanu. Racją stanu jest również zakończenie polskiej wojny. Ta perspektywa wymaga stworzenia ram ustrojowych zaakceptowanych przez wszystkie strony dzisiejszego konfliktu. I to trzeba podkreślać. Chodzi o to, aby były to ramy ustrojowe zaakceptowane przez wszystkie strony dzisiejszych konfliktów. To wydaje mi się najtrudniejsze, ta akceptacja przez wszystkie strony dzisiejszego konfliktu. I jestem też głęboko przekonana, że aby tak się mogło stać, ten dzisiejszy, znowu nie chcę używać słowa układ, ale właśnie układ partyjny, on musi się zmienić. Jeżeli dalej będziemy rozgrywać to z tymi samymi aktorami, to się nie zmieni. To znaczy, jeśli Kaczyńskiego zastąpi Tusk, albo Tusk zastąpi, albo Kaczyński zastąpi Tuska, prawda, to ten układ zostaje taki sam, tylko raz jeden jest na górze, a raz jest drugi. Oczywiście o Tusku i Kaczyńskim mówię tutaj symbolicznie. To nie oznacza, że to jest wszystko jedno, czy to jest Tusk, czy to jest Kaczyński. Nie, to nie jest wszystko jedno. To zdecydowanie nie jest wszystko jedno. Racją stanu, o czym też piszą obywatele RP w preambule, jest zmiana władzy. To jest absolutnie oczywiste. Ale zmiana taka, która nie skończy się tym, że za 4 lata, czy nawet wcześniej PiS wygra z przewagą konstytucyjną. I nasze propozycje, jeśli się wczytamy w tę deklarację, nasze propozycje to są nie tylko propozycje, że chcemy iść do wyborów i usiąść, znaczy my jako obywatele, prawda, chcemy i usiąść w ławach, ale chcemy
żeby ta zmiana była zmianą o wiele głębszą. I myślę, że to jest tutaj szalenie istotne i o tym nie powinniśmy zapominać.